No dziś będzie test klucza udarowego, tego niebieskiego, co kupiłem, ale zaczynamy po kolei. Kompresor tu, jak wiecie, ma dwa wyjścia. Jedno jest takie z regulowanym ciśnieniem. Tu regulujemy sobie o, tu za pomocą tego pokrętła. O, zaraz powinno się tu zaraz zmniejszać. Jest rozkręcone chyba. Coś nie w tą stronę. O, zobaczcie, widzicie, zmniejszyło się ciśnienie. No przecież na przykład jak sobie czyścimy coś kompresorem, to wtedy używamy takiego mniejszego ciśnienia. Możemy sobie tu dowolnie regulować, chyba praktycznie do zera. Także tu nie będziemy mieli w ogóle ciśnienia. A tutaj drugie to przejście, to jest przejście takie bezpośrednio z kompresora. Czyli jak kompresor ma 8, no to idzie bezpośrednio w przewód 8. Początkowo podłączałem kompresor, znaczy pistolet, na tym przewodzie. To jest przewód 5x8. Nie spełniał swojego roli. Pistolet się obracał, ale nie dawał rady. No ale miałem ten drugi przewód. To jest przewód 8x12. No i na tym przewodzie już kompresor sobie daje radę. No teraz tutaj przejdziemy sobie do zestawu tego kluczy. Tu zobaczcie, dostałem. Napisałem tylko jednego maila i od razu mi przysłali ten na olejacz. Tu jest przedłużka. Tu jest tylko dziwnie, bo nie ma ósemki, tylko jest dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, trzynastka, czternastka. Tu jest siedemnastka, dziewiętnastka, 22, 24 i 30. 27, ale myślę, że 27 i 24 to jest przesada na ten klucz, także on sobie za bardzo nie poradzi. No ale jak to mówią, ja na to nie liczyłem. Liczyłem, żeby on odkręcał przy samochodzie 17, 19. Tutaj, jak wiecie, ma regulację siły ciśnienia. Tu się po prostu zwiększa przepływ powietrza i po zwiększeniu prędkości, ilości powietrza, po prostu jest większa prędkość obrotowa. No i teraz zaraz włączę kompresor, bo on jest teraz, ma około 6 atmosfer, żeby się nabił, i będziemy robić test. No i teraz już mamy nabity kompresor. Teraz sprawdzę tylko w dobrą stronę. No i zobaczcie. Doskonale sobie radzi. Tym, że do dokręcania nie będę używał też na czwórce, tylko na dwóch. No i teraz druga śruba. Także no ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że tak jak pisali na tej stronie tego sprzedawcy, że około 300 Nm to na pewno ma. No i teraz do dokręcenia użyję mniejszej siły i będziemy teraz wkręcać. Muszę tu teraz przestawić. To się przestawia dość ciężko, ale myślę, że to nie jest wada, tylko zaleta, dlatego że samo się nie przestawi. No i teraz. No także widzicie, a ja jeszcze zawsze sprawdzam tym kluczem, tak żeby być pewnym, także na dwójce dokręcanie to jest zupełnie wystarczające. Także
Jak najbardziej jestem z tego klucza zadowolony. Oczywiście jego już na Allegro nie kupicie za tą cenę 80 zł brutto, czyli 64 zł netto. Bardzo lekki, poręczny i bardzo dobry klucz, jak dla mnie. Mówię, ja w razie czego mam drugi, mocniejszy braciszek leży teraz tam w regeneracji. Dorabiam tam mu końcóweczkę, wszystko tam podorabiam, popoprawiam, może i płytki dorobię, także tamten jest koło, być około 1500, jakby był w 100% sprawny, także test na życzenie widza. Także musi być odpowiedni przerzut. To fakt, że kompresor jest troszeczkę mały w stosunku do potrzeb, ale spełnia swoją rolę. Nie trzeba się szarpać kluczem. Dziękuję.